teraz moment, na który wszyscy czekaliśmy. Walka wieczoru, walka o puchar prezydenta miasta Tczewa, pana Mirosława Pobłockiego. Szanowni Państwo, niezmiernie mi miło zaprosić do niebieskiego narożnika reprezentanta Białorusi. Zawodnik ten stoczył do tej pory 15 zawodowych walk, z czego wygrał 7, w tym 6 przed czasem. Zawodnik z międzynarodowym doświadczeniem walczył już na Litwie, Danii, Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. Przed Państwem Andrzej Suda! Keep on rolling, baby. Przed Państwem Andrzej Suda z Team Belarus. Już za kilka chwil w czerwonym narożniku pojawi się zawodnik, którego nie muszę Wam przedstawiać. Podpowiem tylko, że w karierze amatorskiej reprezentował klub sportowy Wisła Tczew. Wielokrotny reprezentant kraju, medalista Mistrzostw Polski. Na zawodowym ringu niespełna 2 lata stoczył już 11 zawodowych walk, z czego 9 wygrał. Reprezentujący Thunder Promotions, a jego sponsorem głównym jest siłownia Ebro Gym i pan Jakub Kukoła. Przed Państwem Damian Miela-Mielewczyk! Damian Mielewczyk już w ringu, Andrzej Sudas z Białorusi również. No, było to energetyczne bardzo wyjście. Da się zapamiętać na pewno publiczności miejscowej. No i zaczynamy. Sześciorundowy pojedynek. Main event gali Ebro Gym Fight Night. Damian Mielewczyk i Białorusin Andrzej Sudas. Mielewczyk w drodze po 10. zawodowe zwycięstwo. Podobno jest bardzo dobrze przygotowany. W dyspozycji lepszej niż w walkach z Kopytkiem czy przegranej w Kanadzie z Bouchardem. Tutaj Krystian Cieśnik mówił o tym, że Mielewczyk powinien pokazać dalej rozwijać. Musimy tego Sudasa pokonać w dobrym stylu, efektownym, efektywnym. Zobaczymy, czy tak właśnie dzisiaj będzie. Mielewczyk, reprezentant Polski, doświadczony na zawodowy, na amatorskich ringach. Już coraz głośniej w Ebro Gym. Przede wszystkim na razie lewa ręka Mielewczyka pracuje. Sudas skoncentrowany na obronie. Wyprzedza Mielewczyk Sudasa. On jest też wyższy od swojego rywala. Powinien też bazować na tych parametrach. Wzrost, zasięg ramion. Myślę, że siła fizyczna również po stronie Mieli. Walka zakontaktowana na 6 rund. Sudas doświadczony z walkami międzynarodowymi. Dla niego nie jest to pierwszyzna walka w Polsce na obcym ringu. Na razie szybkość Mielewczyka jest problemem dla Sudasa. Mówi się coraz więcej o walce ewentualnej Mielewczyka z Michałem Żeromińskim. Może już nawet w czerwcu. Sudas zapolował na lewy sierpowy, ale nieporadnie. Spokojnie ominął ten atak Damian Mielewczyk. Pięściarz, który przez lata boksował w Wiśle Tczew. Co nie dziwi, że też publiczność jest za nim. 2 razy mocno trafia hakiem pod prawy łokieć Mielewczyk. Dobra akcja. Dynamiczne, te ciosy były szybkie. Myślę, że mógł je odczuć Sudas i podkręca już tempo w tej pierwszej rundzie Mielewczyk. Ale Sudas ma kilka takich zagrań podobnych do Makara. On lubi klinczować, lubi spowalniać tempo walki, zwłaszcza w momentach, kiedy czuje się zagrożony. Prawy na dół dobry ze strony Mielewczyka, jeszcze próba ciosu z dołu bitego, ale nie do końca precyzyjny.
Raz, dwa, trzy, cztery lewe proste. Pierwsza runda zakończona. Runda, która na pewno zostanie zapisana na korzyść Damiana Mielewczyka. Tam będzie go trafić trudniej i druga runda już za moment rozpoczęta. Odskakuje głowa Sudasa po lewym prostym Mielewczyka. Tak troszkę z automatu stara się ten lewy prosty bić. Zobaczmy, że każdą akcję właśnie zaczyna od lewej ręki Mielewczyk. Można byłoby spróbować też Sudasa złapać na kontrę, bo on pcha się do przodu bardzo odważnie, ale nie wyprowadza ciosu. Jest silniejszy fizycznie Mielewczyk, to nie ulega wątpliwości. A jest też szybszy. Po raz kolejny poluje na prawy podbródkowy Damian Mielewczyk. Na razie jeszcze bezskutecznie. Ale ciekaw jestem, jakby się Sudas zachował, gdyby taki cios przyjął. Wpada znowu pod rękę Mielewczyka Sudas. Musi też szybciej chyba dokładać Mielewczyk prawą rękę, bo na razie to jest przede wszystkim jednak lewy prosty. Jakby coś tutaj jeszcze dołożyć, spróbować skleić nieco dłuższą kombinację. Trochę odważnie próbuje Sudas. Chwila przerwy. Odrobina wazeliny. Na lewy łuk brwiowy, no tam opuchlizna się zaczęła pojawiać. No to jest to właśnie wpadanie Sudasa, na co powinien jednak sędzia zwrócić baczniejszą uwagę. Teraz niebezpieczna wymiana. No i trafił Mielewczyk prawym. Sudas odczuł od uderzenia, od razu kluczuje. No tak, to jest sygnał właśnie, że coś go musiało zaboleć, bo natychmiast wpadł w klincz. Przepuszcza bez problemu atak Sudasa Mielewczyk i zamyka Białorusinem w narożniku. No tak, to jest szkoła Dzianisa Makara, zdecydowanie. Tutaj trzeba coś ekstra jednak dołożyć, żeby Sudasa zaskoczyć. Zaskoczyć na tej wątpliwości. Niebezpieczny atak Białorusina. Bezpośrednim prawym, druga runda zakończona. I po dwóch starciach 20 do 18. Tak zapewne wygląda karta punktowa. Pod względem aktywności tutaj Damian Mielewczyk zdecydowanie góruje nad oponentem. Czy tak zostanie do samego końca, zobaczymy. Trzecie starcie pojedynku. Główna walka wieczoru gali Ebro Gym Fight Night w Tczewie. Kolejna impreza właśnie w tym mieście. I teraz Sudas na prawy sierpowy się nastawił. We wcześniejszym pojedynku Krzysztof Kosela pokonał przed czasem Maksyma Piedurę z Ukrainy. Wraca do lewego prostego Mielewczyk. Tak, wyprzedził teraz. Właśnie to byłby dobry
dobry schemat walki. Wyprzedzić ewentualnie atak Sudasa, trafia prawym Mielewczyk. Macierz na przykład Mielewczyk bije od razu lewym sierpem i rani nacierającego Sudasa. No właśnie, teraz już uruchomił również prawą pięść Tczewianin. Też te lewe haki byłyby jak najbardziej wskazane. Jeszcze podkręca znowu tempo Mielewczyk. Sala reaguje bardzo żywiołowo. To też dodaje mu jeszcze pewnie animuszu. Coraz więcej jest tych zrywów ze strony Mielewczyka oczywiście. Niewiele brakowało, zmieściłby się z tym prawym teraz wymiana ciosów. Chciałby na pewno Mielewczyk przed swoją publicznością wygrać się przed czasem, dopisać kolejny nokaut do rekordu. Na razie jest ich 7 przy 9 walkach wygranych. Tylko te dwie przegrane z Kopytkiem i Bouchardem w Kanadzie. No to jest klasyczny przykład tego, że szybkość w boksie jest niesamowitym atutem. Jest szybszy Mielewczyk od Sudasa. Potrafi myśleć o dwa kroki przed Białorusinem i to pozwala mu niwelować każde niebezpieczeństwo. Kiedy trzeba, nogi też zapracują, żeby odejść. Nie narazić się na jakiś niepotrzebny atak, niepotrzebne spięcie. Tym bardziej, że ta lekka opuchlizna wcześniej się pojawiła, dwa razy bije prawym. Zaczyna też umiejętnie lokować te ciosy z prawej ręki. Kolejna runda dla Damiana Mielewczyka. Zwraca uwagę sędzia, żeby wyżej trzymał głowę Sudasu, żeby uniknąć właśnie jakichś niepotrzebnych kontuzji, zderzeń. To by mogło trochę zaburzyć przyszły harmonogram. Mielewczyka wymiana! W tym momencie Sudas będzie chyba w tarapatach, ale od razu oczywiście klinczuje. No, trzeba byłoby w tempie błyskawicy ponowić atak, żeby nie wdać się tutaj w tę szarpaninę nieustanną z Sudasem. Za chwilę będzie już chyba bardzo gorąco. Wskakuje głowa Sudasa po prawym podbródkowym, ale przetrzymuje kolejny kryzys Białorusin. Chce tego zwycięstwa przed czasem Damian Mielewczyk, przed swoją publicznością. A to czwarta runda, jeszcze tych okazji, wierzymy, będzie kilka przynajmniej. Ale też na wszystko sobie uczciwie Mielewczyk w ringu pracuje. Tu nie ma raczej przypadku, to wszystko jest wypracowane właśnie. Lewy hak, tak, odczuł ten cios Sudas. Zareagowała od razu publiczność i lewy prosty. Kolejny prosty, prawy w okolice ucha, przyjmuje to dzielnie Sudas, ale ileż on dzielnie jeszcze tych ciosów zdoła przyjąć. Myślę, że no ma już świadomość Mielewczyk, że naprawdę wykończenie roboty jest blisko. Teraz kolejna uwaga sędziego ringowego. No w zasadzie tę rundę można byłoby nawet wypunktować 10 do 8 dla Mielewczyka, bo tu już przewaga jest absolutnie niepodważalna, nie do dyskusji. Zobaczmy, jak rozpaczliwie już momentami rzuca się na Mielewczyka Sudas z klinczem. Ach, niewiele brakowało, aby teraz wyprzedził Białorusina. No potem trochę tańca, oberek krótki i walczymy dalej. To też nie kombinuje Mielewczyk, robi to, co powinien. Dokłada tylko trochę więcej w każdej rundzie i właśnie z tym elementem ekstra nie umie sobie Sudas poradzić zupełnie.
No ale uwaga, uwaga na no atak natarczywie już klinczującego Sudasa. Kolejny prawy. Coraz mniej czasu. No właśnie, koniec tej rundy. Rundy numer 4, wyraźnie wygranej przez Damiana Mielewczyka. Kilkukrotnie już no, na granicy wytrzymałości był Sudas. Zobaczymy, czy tutaj humor będzie mu dopisywał też w tej przerwie. Piąta runda. W początku mówiliśmy o przewadze Mielewczyka, po tej rundzie czwartej jest już to dominacja. Co dalej jest za dominacją? Egzekucja? No przekonamy się. Mocno też przeżywa występ Mielewczyka Patryk Litkiewicz, który pomagał mu w przygotowaniach. Dwa krótkie ciosy Mielewczyka. No i teraz, ach, teraz był ten moment, kiedy ręce Sudasa znacznie poszły w dół. Można było skontrować, ale nie dał rady Mielewczyk. Czyżby to była cisza przed burzą? Trafił prawym prostym tym razem Mielewczyk. No zaczyna coraz częściej właśnie tymi kombinacjami bić. Podwójny lewy, zrobić sobie miejsce pod prawą rękę i wtedy wystrzelić, zaatakować, zaskoczyć. Nie ma szans z takimi sierpowymi Sudas, żeby się przebić. Pierwsze ostrzeżenie dla Sudasa. Poza te nieustanne oczywiście trzymanie, klinczowanie. No i po raz kolejny. A tak dalej pójdzie to, no i widmo dyskwalifikacji może Sudasowi zajrzeć w oczy. Szuka troszkę bitki w ringu Mielewczyk. Teraz ach, było blisko, jeszcze tylko ten jeden lewy hak został wyprowadzony. Wyczekuje tym razem Damian na swoją okazję. Może chce też zaprosić trochę rywala do ataku. Twardy jest Sudas. Tego mu odmówić nie można, o ile czasem boksuje w sposób nie za elegancki, nie za ładny, o tyle charakteru, ambicji, twardości Białorusinowi zarzucić nie można. No i już tylko szósta runda przed nami. Mielewczyk wygrał wszystkie 5 starć. Tutaj w tej piątej było ostrzeżenie, więc jeszcze minus 1 punkt. Niewykluczone, że wcześniejszą rundę wygrał również 10-8 ze względu na dominację. Ostatnia runda. Ostatnie starcie Sudas-Mielewczyk, a właściwie Mielewczyk-Sudas, bo to Miela jest gospodarzem w tej rywalizacji. Też musi być Sudas przygotowany kondycyjnie odpowiednio, bo jednak choć w przerwach wygląda tak sobie, o tyle już w momencie, kiedy walka jest wznawiana, nie ma problemów z tym, żeby próbować walczyć z Mielewczykiem, bo jego boks opiera się raczej na unikaniu walki. Na pewno już nie ma tutaj mowy o wdaniu się w jakąś bijatykę. Ach, lewy sierpowy Mielewczyka po kontrze.
ataki Sudasa nie są absolutnie żadnym elementem co innego ataki Polaka. Robi to, co do niego należy Damian Mielewczyk. Wygrywa ten pojedynek. Wszystko wskazuje na to, że będzie miał 10. jubileuszowy triumf na zawodowstwie. No i pewnie kolejne okazje do zaprezentowania swoich możliwości. Być może w Tczewie, bo Krystian Cieśnik wspominał też o tym, że coraz więcej ludzi. Tutaj drugie ostrzeżenie dla Sudasa, więc jeszcze jedno i będziemy mieli dyskwalifikację. I w ten sposób walka się zakończy. Wracając do tematu, mówił Krystian Cieśnik o tym, że wzrasta zainteresowanie Mielewczykiem, miejscowi kibice. Coraz częściej o niego pytają, co wpływa oczywiście na to, że można jeszcze lepiej współpracować tutaj na polskim podwórku, niekoniecznie szukając walk trudnych na wyjeździe, tak jak ta w Kanadzie na deskach Sudas, ale to wszystko było wynikiem nieudanego klinczu, bo tam gdzieś za kolana go zaczął łapać Mielewczyka Białorusin. No myślę, że momentami już irytacja Mielewczyka. Chciałby nieco inaczej je poboksować. Chciałby trochę powojować. Sędzia prawdopodobnie tłumaczy Sudasowi, że jeszcze jeden taki numer i będzie dyskwalifikacja. Czasu wiele nie zostało, ale czy Sudas będzie w stanie boksować inaczej, skoro no już ma gdzieś w głowie zakodowany taki schemat walki. Próbuje przycisnąć teraz Mielewczyk. Nie chce już klinczować. Ale co z tego? Chcieć nie znaczy móc, jak się okazuje. Koniec walki. Bezapelacyjne zwycięstwo Damiana Mielewczyka nad Andrzejem Sudasem, Białorusinem, któremu można byłoby dać pseudonim Paralizator, bo faktycznie paraliżował ofensywny boks ze strony Mielewczyka. Zwycięstwo nie podlegające żadnym znakom zapytania. Wszystkie rundy wygrane przez Mielewczyka to będzie bardzo wysoki triumf. 10. w zawodowej karierze Damiana. No i takim dobrym akcentem dla oczywiście organizatora z grupy Thunder Promotion skończy się ta gala. Dodatkowo zwycięzca, czyli Mielewczyk, zgarnie puchar prezydenta miasta Tczewa. Też bardzo ważne jest wsparcie właśnie władz miasta w organizacji tego typu imprez. No i czekamy już na werdykt, a potem na krótką rozmowę z Damianem Mielewczykiem, który podsumuje nam swój występ. Myślę, że będzie trochę żali do Andrzeja Sudasa, ale nie wyprzedzajmy faktów. Oficjalnie teraz przedstawienie. Zwycięzcą ostatniego pojedynku walki Mielewczyk! Thunder Promotions! Wielkie brawa! W ringu witamy również promotora i organizatora dzisiejszych zawodów, pana Krystiana Cieśnika. Wielkie brawa dla niego! Wielkie brawa, Damian Miela Mielewczyk, zwycięzcą walki wieczoru. Szanowni Państwo, ja w imieniu swoim, jak i organizatorów, dziękuję Wam bardzo za to, że tak wspaniale dopingowaliście, kibicowaliście zawodnikom. No już nie możemy doczekać się kolejnej Ebro Gym Fight Night, a ja dzisiaj dziękuję Państwu. No i oczywiście przypominam, że relacje z dzisiejszych zawodów będziecie mogli zobaczyć na portalu Boxer.org, a ja dziękuję, życzę udanej szampańskiej wieczornej
zabawy. Do zobaczenia.